Zapraszaliśmy Państwa na koncert Artura Dutkiewicza. Jego trio grało 1 grudnia u nas w Teatrze Otwockim. Tego typu repertuar chcemy grać w naszym teatrze. Chcemy, żeby to miejsce stało się miejscem wydarzeń. Wydarzeń, które będą naprawdę Państwa i przyciągały Państwa uwagę i dawały Państwu również możliwość bardzo dużego przeżycia takiego kulturalnego, muzycznego. Chcemy właśnie tego typu artystów zapraszać do Otwocka, do Teatru Jaracza. Tutaj w Teatrze Jaracza chcemy również przyciągać publiczność z Warszawy i zachęcać ich do tego, żeby częściej nas odwiedzali. Trio Artura Dutkiewicza. Dzisiejszy koncert w Otwocku to niesamowite wydarzenie dla mnie i dla zespołu. Była to rzadka okazja, żeby tutaj zagrać. Lubię bardzo te tereny, jeździłem często do Tadeusza na Lepy. Mam troszeczkę tutaj znajomych, dlatego postanowiliśmy na bis zagrać najbardziej znany hit Tadeusza. Kiedy byłem małym chłopcem nieopodal, mieliśmy tutaj próby, przypominam sobie. Muzyka jazzowa jest muzyką improwizowaną, więc zawsze się gra w stosunku do okoliczności, w stosunku do miejsca. Każde miejsce jest zupełnie inne, ma zupełnie inną energię. Publiczność też. Macie naprawdę znakomitą publiczność, tak słuchającą może, dlatego że aż tak dużo tutaj muzyki jazzowej nie było, dlatego oni są świezi, pełni tęsknoty do dobrej muzyki. Mam nadzieję, że muzyka się podobała. Cieszę się, że bisowaliśmy. W teatrze się naprawdę gra świetnie. Jest bardzo fajna akustyka, nagłośnienie, instrument i naprawdę życzę, żeby koncerty jazzowe dopisywały, żeby się udawało, żeby to był cały cykl zbudowany, który ma ręce i nogi. Naprawdę dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Adam Bogusz.